Aber ich finde, dass wir zur Bullet heute durch die Aschalum nicht jeder Jammer so wie die Schatake Tunenk, Zabok Sortim mit. Zebraliśmy się tutaj po mszy świętej, dlatego że ten krzyż jest też pomnikiem wielkiej krzywdy. Wielkiej krzywdy narodu polskiego. Tak samo wielkiej jak krzywda narodu ormiańskiego, który stracił wszystkich swoich synów zamieszkałych na ziemi tureckiej. Nie mamy w Krakowie własnego pomnika. Dlatego przyszliśmy tutaj, żeby oddać hołd pamięci 1,5 miliona ofiar. Zmówimy wspólnie Ojcze Nasz po ormiańsku, a później zapalimy świece. Myślę, że w ten sposób, chociaż w małej części, oddamy cześć pamięci wszystkich zmarłych. Heirmer vor Herkineses sur Piechici Anunko, Jegesse Arkajutjunko, Jechicin Gamko vor bez Herkines jef Herkri, Zhatzmer Hanapazoryt Durmes Aisor. Jew tohmez z bardismer, worbes jew mek tohumk meroc barda banac. Jew midanir z mes i porcutjun, al vergia z mes i czare. Na początku XX wieku Ormianie zamieszkiwali ziemie znajdujące się w granicach Turcji i Rosji. Z tego też powodu historyczną Armenię dzielimy umownie na Armenię rosyjską i Armenię turecką. Ormianie zamieszkiwali te tereny, to znaczy Wyżynę Armeńską i Zakaukazie od blisko 3000 lat. I przez tą ogromną, długą historię bardzo różne koleje dziejów przechodzili. Wydawało się, że wiek XX, zbliżająca się pierwsza wojna światowa, narastające dążenia niepodległościowe wśród wielu narodów Europy, które znajdowały się pod obcym panowaniem, również przyniosą jakieś nadzieje i jakąś lepszą przyszłość Ormianom. Tak się jednak nie stało. Turcy starali się zorganizować swoje społeczeństwo wokół idei jakiejś jedności i wybrali akurat koncepcję panturanizmu, czyli koncepcję połączenia w jeden twór państwowy czy ponadpaństwowy ziem zamieszkałych przez narody mówiące językami z grupy tureckiej. Ormianie występowali, upominali się o swoją nie tyle nawet niepodległość, ile najpierw autonomię. Turcja z kolei przypominała Ormianom, że są jej poddanymi i oczekiwała lojalności i obywatelskiej postawy, również jako żołnierzy. Ogólnie rzecz biorąc, na początku I wojny światowej w Turcji żyło około 2 milionów Ormian. Żyli w zorganizowanych społecznościach liczących od kilkuset osób, jak jakieś górskie wsie, a skończywszy na miastach, w których społeczności ormiańskie przekraczały 100 tysięcy ludzi. Państwo tureckie było wówczas bardzo zaniepokojone pewnymi skutecznymi próbami oderwania się niektórych obszarów od Turcji. Ten problem postanowiono rozwiązać nie poprzez ściślejsze związanie tych ludzi z państwem, ale poprzez zlikwidowanie problemu razem z tymi ludźmi. Zabrano się do tego w sposób następujący. Powołano tak zwaną organizację specjalną, zorganizowano oddziały kawalerii, która miała zabezpieczać przeprowadzenie całej akcji, no i przystąpiono do działań. W pierwszej kolejności aresztowano elity tych społeczności, a więc ludzi wokół których mógłby się zorganizować jakiś opór. Następnie nakazem administracyjnym zmuszano ludzi do opuszczenia swoich domów, argumentując to tym, że zostaną przesiedleni w związku właśnie z toczącą się wojną na inne obszary, które rząd przeznaczył im do zagospodarowania i do osiedlenia. Od razu na samym początku rozdzielano
rodziny, mężczyzn oddzielano od kobiet i dzieci i możliwie szybko mężczyzn likwidowano. Kobiety i dzieci pozbawione jakiejkolwiek już nie tylko opieki, ale zabezpieczenia, w żywność, nie mówiąc o opiece medycznej, były kierowane trasami liczącymi kilkaset kilometrów na południe Turcji, na teren obecnej Syrii, w rejon miejscowości Deir ez-Zor. Owe kolumny były kierowane słabo zaludnionymi górskimi trasami. Dochodziło do mordów, grabieży, gwałtów. Tych, którzy nie byli w stanie iść dalej, po prostu po drodze dobijano. Ta akcja, jak się teraz oblicza, pochłonęła 1,5 miliona ofiar. Władze tureckie były doskonale zorientowane w rozmiarach, w przebiegu i w efekcie tych wszystkich działań. Wręcz publicznie Talat Pasza, który był odpowiednikiem współczesnego ministra spraw wewnętrznych, twierdził z pewnego rodzaju zadowoleniem, że Turcja rozwiązała problem ormiański w 3 miesiące, a sułtanowi Abdülhamidowi II, zwanemu zresztą krwawym, nie udało się to przez cały okres panowania. W tej chwili jest to takim paradoksem, ale dzięki temu kilkadziesiąt tysięcy ludzi ocalało, ponieważ porwane wówczas dzieci bądź młode kobiety włączane do haremów przeżyły jednak. Około 4 tysięcy Ormian zamieszkujących od pokoleń górzystą okolicę wybrzeża tureckiego po rozpoczęciu akcji deportacyjnej uznało, że nie będą ryzykować podporządkowania się zaleceniom władz. I udało się na Górę Mojżesza, właśnie Musa Dach, czy po ormiańsku Musa Ler. I tam odpowiednio przygotowali się do obrony i stawiali skuteczny opór oddziałom tureckim. No, oczywiście na dłuższą metę byłaby to akcja zupełnie beznadziejna, ale szczęśliwym trafem u wybrzeży pojawiły się okręty francuskie, na które została przekazana wiadomość o sytuacji, no i pod presją tych okrętów, a szczególnie ich dział, Turcy byli zmuszeni odstąpić od oblężenia i ci, którzy przetrwali to oblężenie, już bezpiecznie doszli na wybrzeże, zostali zabrani na te okręty i poprzez Egipt trafili w większości do Francji. No udało się niektórym społecznościom, niektórym wsiom, które były blisko granicy rosyjskiej. Ci ludzie, kiedy pewne sprawy stały się oczywiste, organizowali samoobronę, stawiali opór i widząc, że jedyną szansą jest właśnie przebicie się przez granicę czy przez front rosyjski, no wykorzystywali tę szansę. W ten sposób około 300 tysięcy ludzi uniknęło zagłady. Jeżeli mówi się o rzezi, to trzeba oczywiście wskazać organizatorów. Akcja była przeprowadzona przez władze tureckie. Wspomniany już wcześniej Talat Pasza był jednym z głównych organizatorów. Poza tym pada nazwisko doktora Nazyma, który był jednym z takich ideowych organizatorów tej całej akcji. Ale też trzeba pamiętać, że bez specjalnego klimatu, bez swoistego nastawienia do Ormian i chrześcijan w ogóle w Turcji, ta akcja nie byłaby możliwa do zorganizowania. Obok Turków, którzy czynnie uczestniczyli w tych wszystkich zbrodniach, byli tacy, którzy Ormian ukrywali, byli tacy, którzy ich ratowali, byli tacy, którzy występowali publicznie w ich obronie. Zachowały się dokumenty świadczące, że nawet wysokiej rangi urzędnicy tureccy nie chcieli realizować odgórnych zaleceń, no i kosztowało ich to karierę. Wypadki, które miały miejsce w Turcji, były zauważone przez opinię międzynarodową.
wśród osób, które bardzo energicznie upominały się o Ormian, byli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Tutaj nazwisko Morgenthala jest często wymieniane. Upominali się również Niemcy, którzy jakkolwiek państwo niemieckie było sojusznikiem Turcji w I wojnie światowej, to jednak no, nie wszyscy akceptowali tego rodzaju postępowanie. Też ze znanych osób Nansen próbował coś robić dla ratowania Ormian. Ale trzeba wciąż pamiętać, że to była wojna i efekt takich nacisków międzynarodowych był znikomy. U nas w Armenii dzień 24 kwietnia jest oficjalnym dniem pamięci. Tego dnia wszyscy ludzie zbierają się, idą uczcić pamięć ofiar rzezi na symbolicznym pomniku, który został wybudowany w 1962 roku. Dla mojej generacji jest to dzień, który się pamięta, który się obchodzi obojętnie, w którym zakątku świata się znajduje. Rzeź my, Ormianie, mamy zakorzenioną głęboko w swojej świadomości poprzez przekazy rodziców, poprzez przekazy starszych pokoleń i oczywiście poprzez książki z lektur historii. Jest to po prostu wydarzenie w historii narodu ormiańskiego, które Ormianin nie ma prawa zapomnieć, jeżeli chce pozostać Ormianinem.